Czy to uległo zmianie? Czy to uległo zmianie, że on zrobił to, co zostało zrobione? Nie uległo zmianie, bo taki był nastrój, tak ludzie myśleli i wydaje mi się, że słusznie myśleli. A więc proponowałbym, żeby, jeżeli się mówi, że Wałęsa zdradził, że Wałęsa był agentem, że Wałęsa sikał do kropielnicy, żeby te rzeczy starać się widzieć w perspektywie tej, że przez 10 lat czy 9 lat myśmy wierzyli w Wałęsę, on był naszym wodzem i drugiego wodza tego rodzaju nie mieliśmy. On nie był naszym duchowym wodzem. Duchowym wodzem był Jan Paweł II. On był naszym fizycznym przywódcą. I tego, uważam, nie możemy z siebie wyrzucić bez wyrzucenia jakiejś cząstki swojej osobowości. On był... Dobra, dziękuję. Będziemy dziękuję. Dyskutować potem. Bardzo proszę nie przerywać. Jeżeli można, na moment poproszę Wojtka Borowika, ponieważ sprawa kultury niezależnej jest także jakoś wiąże się z działalnością naszego stowarzyszenia. Wojtku, bardzo proszę. Tak, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi, że Instytut podejmuje sprawy kultury niezależnej i mam nadzieję, że z nami wspólnie to będzie przeprowadzał. Natomiast chciałem przypomnieć, że Stowarzyszenie Wolnego Słowa zrzesza ludzi, którzy kulturą niezależną w tamtych latach się zajmowali i mamy już w swoim dorobku sporo osiągnięć. Między innymi, jak Państwo widzą, cały czas jeszcze wisi wystawa Herbert w drugim obiegu, która, jak był wernisaż, połączona była z prezentacją Teatru Domowego. Robiliśmy wystawę sztuki z okresu stanu wojennego i wielką wystawę Bibuła w sali kolumnowej, którą odwiedziło 25 tysięcy osób. I to tylko tyle gwoli podziękowania i wyjaśnienia. Dziękuję Wojtku bardzo. Czy jest może Mirek Chojecki? Musiał wyjść. A no właśnie. A no tak. Tak. To jeszcze ja może. Bardzo proszę. Więc ja oczywiście mogę potwierdzić, no po prostu przy przedsięwzięciach związanych z kulturą niezależną razem współpracujemy od dłuższego czasu, więc to jest oczywiste, że będziemy współpracować. Ja chciałbym dwa słowa dopowiedzieć do tego, co powiedział pan profesor. No myślę, że trzeba wziąć byka za rogi i znowu nieco po profesorsku, czy tam z tej ambony zawodowego historyka, zwrócić państwu uwagę na kilka rzeczy. Ale właśnie w kontekście Lecha Wałęsy. Ja, jeżeli chodzi o historię najnowszą, myślę, że całkiem nieźle poruszam się po obszarach badawczych, które dotyczą konspiracji antykomunistycznej, partyzantki antykomunistycznej i tak dalej, i tak dalej. No i Armii Krajowej. I jak się rozmawia z tymi ludźmi niezwykle bohaterskimi, niezwykle przemielonymi przez młyn historii, to oni zawsze wiedzą lepiej. Nieważne, czy ktoś wtedy był sierżantem, czy kapralem, czy był strzelcem w jakimś patrolu w lasach świętokrzyskich. Ci ludzie teraz są w stanie dyskutować o wielkich operacjach, o wielkich grach szpiegowskich gestapo i tak dalej, i tak dalej. Kombatanci zawsze wiedzą lepiej, bo to jest właśnie manifestacja tego, o czym mówił pan profesor Andrzej Paczkowski, ta różnica między pamięcią a historią, a dziejopisarstwem, jeśli tak można powiedzieć. Myślę, że ten konflikt, czy też te emocje, które obecnie obserwujemy na scenie politycznej, są skrajną manifestacją, no właśnie, rozbieżności pomiędzy tymi dwoma postawami czy sposobami utrwalania przeszłości, pomiędzy pamięcią a historiografią, czy pomiędzy mitem a historiografią. No i wreszcie, jeżeli chodzi o postać Lecha Wałęsy, ja miałem okazję publicznie o tym mówić, ale myślę, że nigdy nie dość powtarzania tej prostej prawdy. Otóż okres PRL-u dla naszego społeczeństwa, dla naszego narodu, to nie była wcale bajkowa opowieść o samochodzie Syrena i o barach mlecznych, o saturatorze, w którym piło się wodę sodową z sokiem i tak dalej, i tak dalej. To była naprawdę dramatyczna historia społeczna. To była historia społeczna, w której władze komunistyczne posługiwały się
terrorem albo posługiwały się pamięcią o terrorze, w każdym razie stosowały inżynierię strachu. To była rzeczywistość, w której władze komunistyczne stosowały inżynierię społeczną, kreowały nowe grupy społeczne, doprowadzały do masowych przesunięć, doprowadzały do zmian świadomości na szarego człowieka, oddziaływały nie tylko środkami bezpośredniej fizycznej presji, bądź też groźby fizycznej presji, ale oddziaływały również przez szkołę, przez gazety, przez zakładzie pracy. Nacisk był wszechstronny właściwie z każdego zakątka rzeczywistości, z wyjątkiem rodziny zwykle. Ten nacisk można było dostrzec. I dlatego nie może nas dziwić, że w warunkach takiego państwa jednostki, które wyrastały ponad przeciętność, były przez to państwo bardzo szybko jakby dostrzegane, już bez wchodzenia w szczegóły. I takie jednostki jakoś się wybijające zawsze prędzej czy później, ale zwykle stawały przed dylematem, czy stawić opór, czy się poddać, czy zostać złamany. To jest los również wielu naszych znajomych. To między innymi jest powód, dla którego, kiedy odbyła się rewolucja Solidarności, ci wszyscy ludzie, którzy mieli twarde karki, którzy może do niczego innego nawet czasami się nie dawali, jak tylko do sprzeciwu, znaleźli się razem i razem knuli przeciwko komunie. To jest mechanizm, dzięki któremu powstały środowiska opozycyjne. Ale też samotny człowiek w starciu z potęgą totalitarnego państwa bardzo często bywał bezradny. I po prostu tak było. Nie można się łudzić, że zawodowy historyk, czy też instytucja, która powstała do tego, żeby opisywać proces historyczny zgodnie ze wszystkimi regułami sztuki, nauki, będzie pisała mit. Bo mit jest faktem, który jest w naszych głowach. My musimy pisać historię. Dlatego nie możemy uciekać od takich problemów, bo inaczej historia naszego narodu będzie historią mityczną, będzie historią nieprawdziwą. Będziemy być może kreowali pewne opowieści, które można wykorzystywać w kampaniach politycznych, ale nie będziemy realizowali tego, do czego Instytut Pamięci Narodowej został powołany. I dlatego jeszcze raz chciałem zwrócić uwagę, że zarówno ten człowiek, który przeszedł awans społeczny i zatrudnił się w Stoczni Gdańskiej, ten człowiek, który był członkiem Komitetu Strajkowego w 70 roku, ten człowiek, który miał te kilka feralnych lat w relacjach z bezpieką, ten człowiek, który zerwał te relacje, który wtedy, kiedy w 78 roku bezpieka się do niego zgłosiła, powtórnie pogonił tych ubeków, który był członkiem WZZ-u, a potem stał na czele tego wielkiego strajku ostatecznego, od którego zaczął się upadek komuny, który był autentycznym liderem, przecież tego nikt nie kwestionuje, i który był, ja bym powiedział, symbolicznym wodzem w latach 80., bo przecież Solidarność stworzyła konspirację, która była anarchizująca, stworzyła konspirację, która nie miała jednolitego kierownictwa. To było jakieś takie pospolite ruszenie, które funkcjonowało w warunkach konspiracyjnych, półkonspiracyjnych, quasi-konspiracyjnych, które w dużej mierze było rozpracowane, ale które nie było rozbite właśnie dlatego, że było anarchizujące. Nie było tego ośrodka, którego rozbicie raz potrafiłoby przejąć tą konspirację. Ten człowiek był symbolicznym liderem i to jest ten sam człowiek. Jego przywództwo było autentyczne, to nie ulega wątpliwości. Jego autorytet był autentyczny. I to, o czym mówił pan profesor, czyli pierwsze wybory prezydenckie, to było konsumowanie tego właśnie autorytetu, który w sposób autentyczny, niekwestionowany i jakby w żaden sposób nie zakłócony przez jakiekolwiek relacje z bezpieką sobie wypracował.